do końca, brawo! Trwa druga połowa spotkania. W pierwszej, najbliżej pokonania bramkarza był Artur Wojach. Chyba widziałeś tę piłkę w siatce już. No, patrząc na nią jak leciała, miałem nadzieję też sam, że wejdzie do bramki. No niestety, no, udało się bramkarzowi obrazić. Przed nami już obóz zagraniczny. Myślisz, że będzie to szansa na podniesienie swoich umiejętności? No na pewno obóz zagraniczny w takich warunkach jak Hiszpania czy w zeszłym sezonie Turcja, jest to bardzo korzystne dla nas wszystkich zawodników. Możemy trenować i przygotowywać się już do meczów na naturalnej murawie, czego Aura w Polsce nie pozwala robić. No i myślę, że wszyscy wyniesiemy z niego same pozytywne wnioski i wrócimy w jeszcze lepszej formie. Twoja forma ostatnio, mnie trochę osobiście powiem, zaskakuje, bo grasz bardzo dobrze, prędzej dwie asysty, gol, dzisiaj też niezła gra, także brawa. No, wypada mi podziękować, no, nie wiem co powiedzieć, no po prostu trenuję tak jak zawsze, ciężko odpukać, zdrowie cały czas dopisuję, wziąłem się jeszcze bardziej za siebie, no i mam nadzieję, że uda mi się zaliczyć trochę więcej minut w tej rundzie niż w zeszłym. Więc ta walka o miejsce po Dawidzie Korcie będzie zażarta. Oj, na pewno. Ja postaram się tego miejsca już nie oddać. Dzięki. Thank you.